Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na obcasach sezon 4. I jak już widzicie, Staszka zniewoliłam. Słuchajcie, ten bałwan normalnie o palpitacji serca może mnie doprowadzić. Tak, dwa razy go tutaj już zagoniłam, znowu uciekł. I jeszcze, żeby wiecie, dał się znowu tutaj zagonić, coś nie łazi, psy mi tutaj stresuje. Wzięłam materę swoją klatkę, patrzcie, rozgląda się, jest zadowolony. Chyba sytuacja mu odpowiada. No, gwarantuję, że jakby pani Staszkowa przyjechała, to on by się miał od razu lepiej. Nie wiem, co jemu dolega, na razie niech siedzi tutaj przynajmniej skudzi mi po całym pokoju i jest gites. Dobra, ja standardowo zapraszam Was na G2A, link macie w opisie filmu, a u mnie troszkę tutaj zmian nastało. Jedna ze zmian wynikła troszkę niespodziewanie, a mianowicie jeden z NPC-ów postanowił zająć się moimi żółwiami. Nie wiem, jak on tego dokonał, że w ogóle wyszedł z wioski i nie wiem, jak dokonał tego, że wszedł do moich żółwi, ale jest. No, w każdym razie ja handluję z nim węglem i w związku z tym mamy niedobory węgla. Niedobory żelaza to nie, ale niedobory węgla. Czekajcie, jest anemia, to będzie... Może jakieś inne słowo by mi wyszło. Węgalnemia? Coś takiego. O, właśnie to jest ten pan, który on tutaj lubi o sobie handlować węgielkiem. Ja chcę go tutaj, że tak powiem, na maksa ulepszyć, no ale w związku z tym nie mamy już węgla, więc dzisiaj wybierzemy się po węgiel. Tak, on tutaj sobie pilnuje, no mówię wam, przychodzę, patrzę, NPC tu łazi, myślę, jakim cudem wlazł, bo patrzcie, jeszcze przelazłam wszystko tutaj wokoło i nie ma sposobu, żeby on tutaj wskoczył, nie wiem, jak on tego dokonał. W każdym razie stwierdziłam, że skoro chcę zajmować się żółwiami, to fajnie byłoby, gdyby był rybakiem, więc stąd dostał beczkę i jeden żółw mu beczki pilnuje, on pilnuje resztę żółwi i wszyscy są zadowoleni. Dobrze, jak też widzicie tutaj, zniknęły moje liski, przyniosłem je w inne miejsce. Tutaj jeszcze jest, słuchajcie, dziura z wodą, gdzie hodowałam sobie beton, tak to nazwijmy, bowiem nasza stadnina jest już wykończona. Znaczy wykończona to może i za dużo powiedziane, bowiem z zewnątrz chciałabym ją jeszcze udekorować. Tutaj może jakieś takie, to nie są parapety, bo parapety są pod oknem, a nad oknem chcę zrobić coś takiego mniej więcej jak to, tylko potrzebuję do tego... O Jezu, kwarcu. Kwarcu, bo chcę, żeby to takie ala daszki były. Tutaj też. A z betonu czegoś takiego nie zrobię. Więc tak tutaj wygląda stadnina. Tutaj chcę też takie okno ładne dodatkowo zrobić. No i może tutaj bym jeszcze coś zrobiła. Nie wiem. Tutaj mamy jedno wejście. Tutaj brama jest otwarta. Tam jest drugie wejście. Brama jest zamknięta. Tutaj powinnam przesunąć. O, właśnie. My się dzisiaj po węgiel wybieramy. To akurat sobie tutaj zbiorę. Tu mi jeszcze drzewa nie wyrosły. Nie wiem sobie tak na dobrą sprawę, czy one zechcą mi wyrosnąć. No, ale niech sobie sadzonki będą, można ewentualnie uznać, że są to krzaczki. Dobra, chodźmy do środka. Nie wzięłam złotych jabłek, bo ja tutaj potrzebuję jeszcze takie dwa szachermacher zrobić. W każdym razie, tak prezentuje się na razie moja stadnina. Tutaj tyle, ile miałam siodeł i tyle, ile miałam zbroi, to dałam koniom, czyli całe trzy. I tak, tu jest szary koń w białe ciapki. Ja je muszę sobie jeszcze, wiecie co, posegregować. A tu co się wydarzyło? A, dobra, bo ja tego rozmnażałam z tamtym białym i wyszło takie coś, a takie coś to ja już mam. Więc ty idziesz na sprzedaż, ty ciemny zostajesz. No, ja je chcę, słuchajcie, posegrać, że z jednej strony będą jednolite, z jednej małe ciapki, później w duże ciapki, nie? Jest idealna ilość miejsc, tyle ile koni będzie względem kolorów. Ja się tylko obawiam, bo nie mam takiego szarego konia. Czy mi się uda wyhodować cielistego szarego konia? Może jeżeli bym białego pomieszała z tym szarym ciapkowym, a tym to wyjdzie sam szary. Nie wiem, będę próbować. W związku z tym też dzisiaj, jak będziemy zbierać sobie surowce, będę potrzebowała dużo zebrać złota. A co więcej, będę potrzebowała jeszcze, ale to już się pójdzie kiedyś tam uzbierać drewno, dużo jabłek. Okazało się, że mam mało jabłek, no bo tak jak ja mówiłam, w tej serii nie będę żywiła się jako tako mięsem, tylko tym, co mi wypadnie, czyli też i jabłkami. Więc wszystkie jabłka do tej pory zjadałam. Dobrze, ty na sprzedaż, tutaj są, o właśnie taki ciapkowaty na przykład. I tu jest taki duży ciapkowaty, one by były koło siebie. To jest cały... prawie że czarny. Tutaj mamy jeszcze takie ciemne. O, i na przykład będą ciemne z jasnymi grzywami, tak jak tamten, i będą ciemne bez grzyw w ogóle, nie? Specjalnie właśnie na MineWiki sprawdzałam rodzaje i kolory koni. No to wyrobienie wszystkich, że tak powiem, to będzie niezły wyczyn. To muszę przyznać. No ale sobie takie założenie w tej serii postawiłam i tak będzie. Panie, czy ty nie jesteś taki jak tamten? Pokaż się.
O, oczywiście, że ty jesteś taki, to co ty tutaj robisz? Dobra, mam dwa konie na sprzedaż. Okej, jest biały Altivo. Właśnie, prosiłam was o imiona dla koni. No, dziękuję wam bardzo serdecznie za napisanie tych imion, ale się okazało, że nie mam w ogóle znaczników. Tak, więc trzeba będzie też wleźć pod ziemię, jakieś dodatkowo opuszczone kopalnie znaleźć, po to właśnie, żeby chociażby mieć te znaczniki, żeby je znaleźć. Chociaż znaczniki, z tego co wiem, to jeszcze są w jakichś tych podwodnych ruinach, to też możemy gdzieś tam popływać, poszukać. Dobrze, tutaj właśnie są jeszcze miejsca na resztę koników. Tutaj taka jest zagroda ścianem, żeby było blisko, żeby je karmić. Tutaj właśnie mamy jeszcze więcej zagród. Wszystkich zagród powinno być ponad 35, ja mam więcej. A tutaj natomiast proszę, mamy dwa osiołki i dwa muły. O, i muły mi dorosły. Bardzo fajnie. Właśnie mówiłam, że ja bym potrzebowała, bo bym chciała właśnie sobie rozmnożyć, żeby tu był jeszcze jeden osioł i tutaj jeszcze jeden muł, żeby tak było porówno. No ale to jeszcze ewentualnie zrobię. No, właśnie, wejdźmy sobie na górę, bo tutaj właśnie zrobiłam jeszcze takie wejście na górę, gdzie tutaj też mamy siano. Kiedyś, jak pamiętam, jeszcze jak na wsi mieszkałam, jeszcze żył mój dziadek i właśnie mieliśmy krowy i się... O, tu jeszcze mi brakuje, ale też mam niedobory trochę siana. Właśnie siano wrzucało się na strych i właśnie ze strychu potem było prosto je rzucić do zwierząt na dół, więc stwierdziłam, że też coś takiego zrobię. Tutaj właśnie o to wszystko można otwierać i stąd się by rzucało, żeby było bliżej. No i właśnie z tej strony tak to tutaj oto wygląda. Z drugiej strony jeszcze w ogóle nie mam siana, no bo tak jak mówię, mam niedobory, a siano mi, pszenica mi ogólnie rośnie po tamtej drugiej stronie domku, więc ja mam troszkę daleko, więc ona rośnie tylko wtedy, kiedy zbieram drewno. O, tutaj też jest miejsce na pszenicę przygotowane. Więc po prostu jak będę w tamtej okolicy, to ona będzie rosła szybciej. Co prawda mam bardzo dużo mączki kostnej i mogłabym ją użyć, ale poczekam, aż wyrośnie sama. No i właśnie tak tutaj moja stadnina się prezentuje. Mówię, jeszcze tutaj na zewnątrz chcę ją troszkę jakoś coś poudoskonalać, coś tutaj, jakieś dekory porobić. No, też dość dużo żelaza mi, słuchajcie, poszło, bo tutaj latarenki robiłam. Ogólnie tutaj też chciałam dać latarenki, ale stwierdziłam, że chyba będzie za dużo latarenek, więc dajmy pochodnie. No, więc tak to wygląda. Natomiast liski zostały przeniesione tutaj, zrobiłam im taki wybieg, co jest uroczy. Ja uwielbiam, jak one tak siadają, mają coś w mordka i sobie tak siądą na łapkach. No siądrze, który, o, tutaj, jak one mlaszczą, matko. O, tamten właśnie tak fajnie siedzi. W życiu nie słyszałam, żeby liski tak mlaszczały. Ten to w ogóle, o ten, on chyba jeszcze tą ma, smycz. O, albo jak śpią. O, ten ma płotek natomiast, nie wiem właśnie skąd on ma płotek, bo mi żaden płotek nie zginął. No ale dobra. W każdym razie wyrównałam sobie tutaj teren, wszystko było tak na drugi poziom. I tam na trzecim poziomie zrobiłam sobie właśnie taki wodospadzik. Jak widzicie, oni uwielbiają się w nim chlapać. No i tak zrobiłam ten wodospad, tak na trzy, ale tak patrzę, tak nisko. A czy one nie będą uciekać? A one takie trochę skoczne zwierzęta, co prawda nie tak jak te nasze kozy. No, ale jednak skoczne. No i tutaj wszystko popowiększałam i tu z góry, ty chyba już nie wyrośniesz, tu z góry bardzo właśnie fajnie widać, zrobiłam im też takie kłody, że właśnie, no wiecie, powiedzmy charakterów lisów nie znam, ale jakby chciały pogryźć czy poskakać sobie po drewnie, no to akurat jak znalazł. Jeszcze w ogóle gdzieś jeden mi się wydaje, że mi uciekł, bo tutaj ostatnio chodziłam, to on się mnie w ogóle nie bał, tylko tak wiecie. To tutaj popatrzył, to sobie posiedział, to siadł właśnie. I właśnie chciałam go złapać, ale nie miałam przy sobie tej liny, żeby go zaciągnąć. A tu powinno być, czekajcie, tam jest 5 lisków i tu są 2. A to się zgadza, to jest wszystkie 7. Dobrze. No i tak właśnie moja lisiarnia, że tak powiem, wygląda. I czy jeszcze coś się zmieniło? A, to w sumie to nie jest aż mocno istotne, ale idzie noc i sobie przyjdziemy na drugą stronę, to wam pokażę. Tutaj nasz rybak sobie pływa. Czekajcie, czy jemu się coś nowego nie odblokowało? Nie, nic mu się nie odblokowało jeszcze. Dobra, dobra, ja mam tylko 17 węgla, nie ma co z nim handlować w tym momencie. To już mogę sobie na razie... A, właśnie, pszczoły! Słuchajcie, poginęły mi pszczoły, w sensie poginęły nie, że zmarły, tylko że gdzieś sobie poleciały. Tutaj tak na dobrą sprawę, jeszcze 2 dni temu minecraftowe była jedna pszczoła. Teraz nie mam pojęcia, czy jakiekolwiek są. Czekajcie.
No powiem wam, że na dobrą sprawę nie słyszę, żeby mi coś bzyczało, ale tutaj jest miód, a wcześniej tutaj miodu nie było. Jeszcze taka sytuacja, że polazłam gdzieś... Zaraz, gdzie ja byłam? Wiem, gdzie jest jedna pszczoła. Tylko zaraz, ja się zastanawiam, czy na linkę można wziąć. Ogólnie tutaj powstał lasek brzozowy, bo tam potrzebowałam drewna brzozowego, a tam jest lasek dębowy za tym świerkowym, więc w razie W to ja sobie te drewno będę zbijała i właśnie dostanę z nich... O, widzicie, tu siedzi jedna pszczoła. Dostanę z nich jabłka. Dobra, tutaj nie ma, a ta pszczoła nie wiem, co tutaj robi. No, nie chcę jej w tym momencie ruszać, bo nie mam liny. A wiecie, nie chcę też, żeby mi uciekła, więc w razie co wezmę ją na linę i zatargam do ula. Ale serio, ja nie wiem, czemu te pszczoły się porozlatywały. Przecież miały swoje ule, miały swoje miejsce, ja miód cały czas regularnie, że tak powiem, podbieram, więc one powinny tutaj być. A czego uciekły, to ja już bladego pojęcia nie mam. No dobra, teraz jest nas, więc no, żadna tutaj pewnie nie wyłazi. Sieć, to Staszku, sieć. Za każdym razem, jak przychodzę i go widzę w tej klatce, ja mam taką satysfakcję, że go tam zamknęłam. Naprawdę, to jest aż chore. Dobrze. Sieć. Dobra, ja na chwilę... O, widzicie, jest ta jedna pszczoła, o której mówiłam. I ona sobie tutaj zbiera ten. Macie, ile ja już miodu wszystkiego mam. Tu jej zbiorę, żeby jakby, wiecie, chciała gdzieś... No nie wiem, no niby ma dużo miejsca, ale ja wiem... Nie, to chyba... Ty! A ty tam to... Jakim cudem i skąd? Co ty tu robisz? Kartograf, panie! No skąd ty mogłeś tu wyleźć? Panie kartograf, a pan z której mapy kartografowej? Gdzie żeś pan polazł? Co ty się tu cieszysz, jak się tak patrzysz? No tylko badacz oceanów. No. Chodź, może będziesz ze mną mieszkał. Ja tylko proponowałam. Dobra, wiecie co, ja nie chcę go stracić. On mi się może do czegoś przydać. Tak na dobrą sprawę. A sobie zlezę. Jest łódka, dobra. Ja naprawdę nie wiem, skąd one wychodzą. Po tym odcinku ja podniosę płot na 3. Naprawdę, na 3 podniosę. Chodź tu, panie. No. Nie. Ty. Chodź tu. Chodź, złowię cię. Chodź. Czekaj, płynę po ciebie, płynę. Nie ruszaj się. Ja cię proszę, nie ruszaj się. No właź tu. Uduszę go. No, mam ciebie. I sobie... Nie, no tutaj sieć, bo tam ciebie nie wsadzę na razie, ale sieć, tu jest jasno, że wiesz co masz, tu ci i tu walne pochodnie, nic cię nie zje. Dobra, sieć tu grzecznie, bo ja idę po węgiel. Nie będę cały odcinek skupiać na tobie swojej uwagi. Ale autentycznie, ja popodnoszę do 3, aż wszystkie płoty w koło, bo ja nie wiem skąd one wyłażą. Byłam ostatnio w wiosce, przecież nic nowego nie dostawiłam. Wiecie co, ja podejrzewam, że one muszą być gdzieś mocno, mocno blisko. Konstantych wtedy, kiedy konstanci biją coś albo kogoś i one przez przypadek z nimi wylatują, no bo skąd i gdzie by wyleźli? Przecież patrzcie, już tutaj, już tak daleko, ten to zawsze wyłaził, to w ogóle jakiś indywiduum. O, tu mamy liska, no i nie wiem, nie mam pojęcia, jak one mogą wyłazić. No wiecie, zawsze w razie W to ja sobie i doplęgnę, nie? Bo mamy rozmnażarkę, ale no... Te, które mam, no to już traktuję jako swoje, no i nie chciałam, żeby mi, wiecie, wyłaziły, uciekały. A w ogóle muszę wam jeszcze... Nie wiem, ile razy już powiedziałam dzisiaj w ogóle. Muszę wam jeszcze powiedzieć, jak było śmiesznie, jak ja wracałam z tamtymi koniami z poprzedniego odcinka. O, załóżmy tak. Tutaj jest nasza miejscówka, gdzie mieszkamy. Myśmy poszli wtedy o tak gdzieś tutaj, prawda? No i potem tędy szliśmy, bo wiecie, my mamy kwadrat w granicy, więc stąd przeleźliśmy tędy, podeszłam powiedzmy tu i stwierdziłam, że trzeba wracać do środka tu. To tak wracałam, że przelazłam tędy i dopiero tu wróciłam. Już w pewnym momencie naprawdę patrzyłam po moich screenshotach, czy mam gdzieś zapisane koordynaty mojej miejscówki, bo nie byłam w 100% przekonana, czy to jest to właściwe miejsce, gdzie ja idę, nie? Przeglądam te wszystkie screenshoty, a tu jeszcze jest węgielek,
screenshoty nie ma. Myślę, no dobra, no w ostateczności ja te konie przypaluję, tu sobie screenshota zrobię i w razie W, no, będę szukała miejscówki, a potem po te konie wrócę. Ale tak idę, patrzę, ta góra jakaś taka znajoma, no, ona tak znajomo dobrze wygląda, to chyba ta góra. Idę, oczywiście to nie była ta góra, ale ja za tą górą się patrzę, a tam jest mój mob grinder. I naprawdę dobrze, że ja zrobiłam taki wysoki, duży mob grinder, gdzie właśnie mogłam przez to poznać, że to tutaj, nie? Naprawdę, bo no już grubo było. Co prawda planowałam dzisiaj, znaczy planowałam, zastanawiałam się, czy nie wrócić właśnie w tamte miejscóweczki, gdzie byliśmy ostatnio, bo tam zostawiłam króliki, a ja jeszcze nie mam królików, a chcę mieć króliki, prawda? No ale tak stwierdziłam, że co i rusz, targanie zwierząt co odcinek, to jednak ja tego nie potrzebuję, wy raczej też nie, więc dzisiaj będziemy właśnie gdzieś, o tam jakaś jaskinia jest, właśnie tam sobie zmierzamy, właśnie poszukamy jakiś jaskiń, jakiś troszkę surowców, a też właśnie liczę na jakąś opuszczoną kopalnię czy coś, no bo mówię, chciałam zacząć nazywać konie, a tutaj nie mam znaczników, więc no troszkę bieda. Szkoda, że w żaden sposób nie można sobie znaczników, wiecie, skraftować. Powinna być, nie wiem, z racji, że one są rzadkie do znalezienia, to też jakaś mocno trudno wymagająca mikstura i wydaje mi się, że to mogłoby być spoko. Dobra, weźmiemy sobie tak. Jeszcze tak w ogóle, o, tu jest żwir, muszę zapamiętać, że tu jest żwir, bowiem nie mam już w ogóle żwiru, a żwir mi był potrzebny do robienia betonu, a jeszcze będzie mi potrzebny, dzień dobry Barbaro. Co ty dzisiaj, no właśnie tak myślałam, że jakbyś była pacyfistyczna, to by się coś mi nie zgadzało. Dobra, ja sobie chcę najpierw tu oświetlić, bo raczej nie wydaje mi się, żeby to było, aha, jednak jest. Jednak jest takie szerokie, ale to nic, to ja sobie teraz wrócę i to pozbieram. No. I ta Barbara wybiła mnie z rytmu. Pamiętajcie pilnować rytmu. I wiecie, z jakiej to bajki? Napiszcie w komentarzu. Strzeż się rytmu. No. Więc, jakaś taka tajna receptura właśnie na znaczniki byłaby całkiem spoko. A teraz właśnie był mi 30 poziom. Będę musiała, słuchajcie, bo jak widzicie, siekiera mi się psuje, ale ja na tej siekierze nie mam jeszcze naprawy. A chciałabym właśnie mieć naprawę na siekierze, tylko ta siekiera ma beznadziejne efekty, bo ona ma tylko niezniszczalność i szczęście. A ja bym chciała na przykład jeszcze, żeby była na niej efektywność, nie? Jak się efektywność nazywa? Wydajność, o, żeby wydajność była. No i właśnie muszę sobie lepszą siekierkę zmajstrować i dopiero dam na nią naprawę. Właśnie, byliśmy w wiosce, nie popatrzyłam, czy ten głąb, co mi naprawę sprzedaje, czy on tam jest, bo by mi się bardzo, ale to bardzo przydał. No. No wiecie, no bym wykupiła sobie więcej naprawy. Ja wiem, czy on też nie zechce mi gdzieś uciec? Jak to jakieś takie niereformowalne się porobiły te NPC? Widzicie, no zbieram sobie dużo tego. O! Jeszcze jaka informacja. Słuchajcie, był ostatnio u mnie wędrowny handlarz, nie? No, i co przyniósł? Kwiatki. Sadzonkę dębu. Kwiatków więcej. No. Ale że ja potrzebuję, słuchajcie, jakichś sadzonek, których nie mam, bo nie mogę przejść przez barierę, no to nie, po co tam? Po co ci te sadzonki? No, no, no i tak to wygląda. Dobra, fajnie, że mamy tutaj... O, zombiaka, słychać? Właśnie, dziś pod stadniną musi być jakaś jaskinia, słuchajcie, bo tam tak mi harłoczyły ciągle te zombiaki. No masakra. Ja wiem, czy to wsi się opłaca zbierać. No dobra, jestem na to troszkę szkoda zostawić. To już i wezmę, ale no jakoś z tej nic na razie nie robię. Chociaż zastanawiałam się nad piramidą tych kosmitów. Tak mi się to skojarzyło. Bowiem kiedyś pamiętam jak, gdzie to było? Gdzieś koło Lublina. Była taka dziwna piramida i nie wiadomo do czego ona służyła. Ja się zawsze śmiałam, że tam kosmici mieszkają. No i właśnie tak stwierdziłam, że może z tego bym zrobiła. Tam jest woda, czy ja chcę tam spadać? Tam jest ten. No, nie wiem, czy tu coś jest. Okaże się, że nic nie ma, a potem wyłaź tu. Oj, no dobra, spadnę. O, dzień dobry, ile was tu jest? A wy się pokłócić byście nie mogli. Basiu, a ty dlaczego się... Aha, bo ty myłaś nóżki, dobrze. Nogi warto myć czasami. Ale mówię, czasami. Tam chyba z tyłu mnie jakaś próbuje dojechać. Ale dobrze, że spadłam, bo już widziałam, że tam jest, słuchajcie, złoto. Tak, ściga mnie tu Barbara.
A ty czemu nie możesz wejść? Koleżanka weszła bez problemu. No i umarłaś. Bardzo dobrze. Dobra, ja jeszcze tam na górę sobie wskoczę, tam gdzie jest to wyjście. No tutaj chyba już nic nie będzie. No tutaj jest troszkę więcej węgla jeszcze. Nie, tak słucham, bo wydawało mi się, że slajma słyszę. A powiem wam, że ostatnio targając te konie, no jednego zgubiłam, na szczęście takiego, co mi się powtarzał. No, w każdym razie zgubiłam też sporo smyczy. No i tak myślę, że przydałoby się slajmy trochę porobić. Ale z drugiej strony też mam tych, pobić. Też mam tutaj zaraz w mojej... To harłaczy. W mojej kopalni zaraz tutaj, przy samym wejściu po lewej, jest takie miejsce, gdzie się często slajmy spełnią, więc myślę, że raczej z tym problemu nie będzie. Dobra, tu sobie oświetlę tak do własnej korzyści, że tak powiem. Dobra, żelaza jest sporo, ale no mówię, na żelazo ja na razie nie narzekam. Żelaza jest całkiem okej, okay, czyli... Aha, to można zbijać. Jak się zastanawiam, czy jak ja bym sobie to posadziła gdzieś u siebie, to czy by mi to nie rosło? Tylko tak się z drugiej strony zastanawiam, na kiego mi to potrzebne, żeby mi to rosło. Co z tego można robić? To można przetopić i przetopić. W sumie fajnie to wygląda, z tego mogłyby być fajne ścieżki w sumie. A tak się, wiecie, zastanawiałam, z czego zrobić ścieżki w tym. W sadninie. No i... Wow! Oj, 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 troszkę mi się wypadło. Idź tam do nich. O, i mamy emeraldy, bardzo fajnie. Pamiętacie, jak w poprzednim sezonie w ogóle emeraldów nie było? No. A tutaj na szczęście są. Dobra, ja może tutaj chcę wejście sobie zrobić jakieś poludzkie bardziej. O, węgielek. No, to ja dzisiaj obłowiona w surowce wrócę. Będę zadowolona, coś mi się wydaje. Chyba teraz zaraz, bo ja jak spadałam, widziałam złoto. Czy to jednak było żelazo? Zaraz będę musiała sprawdzić. I zaraz muszę zobaczyć, na którym my poziomie ogólnie rzecz biorąc jesteśmy i czego ja mogę tutaj z tej miejscówki oczekiwać tak na dobrą sprawę. Dobra, tu jestem. Jesteśmy na 30. No to złoto, tak, złoto możemy oczekiwać. Patrzcie, mamy 340 dni. Bardzo fajnie. Zaraz, bo ja spadałam, no tu spadałam. To jak patrzałam, to gdzieś tu. A, jest! Widzicie? Dobrze widziałam. No patrzcie, ten gamoń nam zostawił dirta. Dobrze, tu sobie oświetlę. Ja tak na dobrą sprawę, wiecie, co znowu źle zrobiłam? W razie W nie mamy nic na pochodnie. Ale jak coś, to jeszcze jeden stack mam. A, tylko jeden był, to znaczy jeden, no wypadły... No nie 9, na pewno nie 9, bo ja sobie tam z tymi handlowałam. Ale ten... No myślałam, że będzie więcej. Dobra. Edward, pozwól, że ja tutaj sobie powydobywam, ty sobie tam sieć. O, a w ogóle to jest już chyba dobry moment na kącik kulinarny Magdy, nie? Dzisiaj, słuchajcie, nie wiem, czy będzie przepis w linku, bowiem to jest bardziej moje autorskie dzieło, ale podejrzewam, że ktoś to już dawno wymyślił. Mianowicie, nieraz mam ochotę na pierogi ruskie, ale z drugiej strony nie mam czasu albo nie chcę mi się siedzieć i lepić tego dziadostwa. No to w związku z tym robię farsz do pierogów ruskich. Nie wiem, jak wy robicie, ja gotuję ziemniaki na parze, później dodaję twaróg, dodaję podsmażoną cebulę, dodaję pieprz, pieprz ziołowy i sól. No, to wszystko dobrze trzeba wymieszać. No i żeby nie marnować czasu na lepienie pierogów, smażę naleśniki i wsadzam to wszystko w naleśniki. No, do tego jakieś skwareczki, śmietanka. No i w sumie praktycznie mamy to samo, co pierogi ruskie, tylko o wiele szybciej i łatwiej. Tu mamy jeszcze pochodnie. No, tak samo teraz postanowiłam, bo wiadomo, jest październik. O! Jest październik, więc już tutaj, że tak powiem, powoli zaczynają się ciągoty wigilijne, jak ja to nazywam. Czyli kwestia śledzi, kwestia pierogów z kapustą i grzybami i tak dalej. Więc w związku z tym wymyśliłam, że dzisiaj właśnie zrobię sobie też farsz z kapusty, z grzybków. Mam właśnie świeżutkie borowiki. Zrobię to tam też, dodaję cebulkę podsmażaną i właśnie też zawinę to wszystko w naleśniki i do tego jako okrasę robię cebulkę podsmażaną z olejem tłoczonym na zimno. I to jest... o, jeden był. I to mi bardzo, bardzo smakuje. Dobrze, czy ja tu chcę schodzić? Żeby tu jeszcze było, którędy zrobić schody. Dobra, tędy sobie zrobimy schody. O, jak znalazł.
O, jest lapis, bardzo dobrze. No, więc dzisiaj kuchnia to preferuje. Właśnie gdzieś któregoś... O, znowu te emeraldy. Patrzcie, jak tam nie było emeraldów na poprzednim sejwie, tak teraz jest pełno. No, więc właśnie jak mam właśnie ochotę na ruskie, a nie mam czasu je robić, to wsadzam to wszystko w naleśniki. Poszukam, słuchajcie, w internecie, czy są przepisy na to, bo jak ktoś nie ogląda do końca moich odcinków, więc akurat by miał jak znalazł po prostu sam przepis w opisie. No, w każdym razie ja bardzo polecam. Jeszcze te. Fajnym patentem jest jak te. Czekajcie, czego ja szukam w tym momencie? Tego szukam. Jeszcze fajnym patentem jest, jeżeli macie ochotę na barszczyk i macie właśnie te naleśniki z kapustą i grzybami, to możecie sobie wziąć i je obsmażyć w panierce. I do barszczyku też, jak znalazł, a la krokiety. Nie, serio, dzisiaj tutaj mamy wypływ tych... Patrzcie, ile tego... Gdzie tu jeszcze był? Bo my chyba jesteśmy na ten, Extreme Hills, nie? Nie, na Mountain jesteśmy, to nie wiem. No ale to w sumie wiecie, ja w tamtym sezonie nie narzekałam w sumie na brak emeraldów, bo z wieśniakami sobie handlowałam, tak? Ale z drugiej strony jednak sympatycznie jest sobie samemu to pozbierać, a nie wyhandlować. A tutaj właśnie mam taką fajną satysfakcję, że... O, złoto. Że sobie je sama nazbierałam, prawda? Złoto, miedź, matko. Mogę jeszcze prosić diamenty? A, mamy żelazo, dobra. No to jeszcze diamenty, no bo już w sumie tutaj wszystko było, diamentów jeszcze nie dostałam tylko. O, jeszcze redstone, bardzo dobrze. A diament? Dobra, diamentu już nie dostałem. Aż tak dobrze to i nie ma. Dobrze, teraz którędy to wyliść stąd. Dobra, wyleźlimy. O, i lapisy są. Dobrze, obłowienie dzisiaj wrócimy. O, tak w sumie teraz pomyślałam, że może na kolejny odcinek jakieś właśnie przepisy pod Wigilię bym wam coś zarzuciła. Chociaż wiecie, wszystko to, no... U każdego jest zawsze barszcz z uszkami albo zupa grzybowa. Przepisy... Ja już nie zbieram? Przepisy mniej więcej zawsze są takie same. Jeśli patrzę ten, wiecie co, tutaj zrobimy taki śmietniczek. To na pewno nie chcę, tego nie chcę. To sio, dirt mi też niepotrzebny, to niepotrzebne, to niepotrzebne i to sio. Dobra, i reszta cała jest stricto pod zbieranie surowców. No, tutaj trochę mi szkoda, bo tutaj jest tyle tego żwiru. Ja sobie tutaj wrócę na pewno po ten żwir, bo ostatnio to już tak samo robiłam u siebie w kopalni. Łaziłam i ten. I zbierałam właśnie sam żwir specjalnie. Bo mi brakowało. Jeszcze w ostateczności zawsze możemy tego kobla stąd wyrzucić, co mamy. Ile mamy tego? 2, 4, 6, 8 staków węgla, to wszystko już wróciło do normy. A tak się obawiałam, wiecie, że wycykam się z całego węgla na rzecz tego NPC-a, no i co wtedy, nie? A, to pięknie. Dobra, ciebie oddam od razu. Dobra. Tak się zastanawiam teraz, czy przed chwilą gdzieś złote nie widziałam i go nie pominęłam. No nic. Dobra, chodźmy jeszcze tu, zobaczmy, co tu dają. Poza lawą. Już bez lawy. Dobra, zanim tam to spłynie, to ja sobie to zdążę wykopać. No, węgla to jest, a jest. Bardzo dobrze. O, ogóreczek. O, dzięki za pomoc w wykopywaniu. No i tu trochę tego. O, idealnie. Dobrze, ja może tutaj zajrzę, czy tu jeszcze ktoś się... No właśnie, tak słyszałam, że jakieś kości się telepią. Tak, słyszałam. A w ogóle, a propos ogórków, próbowałam już tegoroczne robione właśnie ogórki kiszone. Jezu, coś cudownego. Do tego jeszcze smalczyk. O, Jezu, znienawidzicie mnie po tym odcinku. Cały odcinek o jedzeniu gadam. A co najlepsze, jestem świeżo po posiłku, więc nie jestem głodna, ale po prostu mi się rozkminia jedzeniowa bardzo dzisiaj wrzuciła. No cóż, to czasami tak mi się zdarza. No. Ty się nie mieścisz? Co ja tu mogę jeszcze? Ciebie wyrzucę, dobra. No to pięknie, ładny ekwipuneczek sobie zebrałam wszystkiego. Możemy powoli wyłazić stąd. Właśnie, trzeba znaleźć to wyjście. Znaczy, tutaj wiem, gdzie mam schody. Mi chodzi o to wyjście z tego, z kanionu, bo tam jeszcze wyjścia nie miałam. No i tutaj jest właśnie dużo żwiru. Jeszcze jak wchodziliśmy tam, to był żwir. O, Eduardo dalej tu. Eduardo, no proszę ciebie. Ty, czarnoręki. Może tędy jakoś spróbuję wypłynąć. Zaraz zobaczymy.
Ja gdzieś tutaj zaraz wyżej byłam, nie? A ja gdzieś stąd chyba przylazłam. Tutaj jest ten tunel. O, jeszcze więcej żelaza znajdę przy okazji. Nie, dzisiaj naprawdę mam szczęście w odcinku. Może to kwestia tego, jak ja to mówię, wynagradzania przez los, bo ostatnio byłam przeziębiona. No i jak człowiek jest przeziębiony, to wiadomo, źle się czuje i w ogóle. A tutaj właśnie teraz, żeby ta... Tam się chyba świeci. Żeby stało się, że tak powiem, zadość mojej chorobie, to właśnie... O, to mi nie było potrzebne, to też. To właśnie los mnie w ten sposób wynagradza. Dobra, myślałam, że ja to tam rzucam i tam będę to rzucać. O. Dobra, teraz sobie o tak się wywinduję i też powinno być gites. O. Tak, to było tam. Sobie tu jeszcze zrobię przejście. O. I będzie git. No, i przyszłam skąd wyszłam, jestem zadowolona. Dobrze, kochani, więc myślę, że na tym możemy sobie skończyć dzisiejszy odcinek. Co będę w kolejnym robiła? Wspominałam o arenie pod Widera, więc prawdopodobnie będę już coś takiego kombinowała. Nie wiem, dlaczego wymyśliłam, że fajnie byłoby, gdyby było to na wodzie. O, patrzcie, jak idealnie. Wschód słońca, przyszłam. Super. Dobra, i wiem, że tamtędy do domu, to idę. No, więc myślę o arenie, ale też, jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do Werteza. Tam nagrywaliśmy mapkę Escape House i właśnie tamten house mi się bardzo strasznie podobał. I zastanawiam się, czy takiego sobie tutaj też nie wybudować. Nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, co i jak tam sądzicie, uważacie. No, a ja na razie żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.